Nagrywa się. Tak. Już się nagrywa? To zaczynamy. Cześć, to my, wasi ulubieni prowadzący. Pierwszy odcinek, a on już się sprzedał. Wiecie, co nas odróżnia od wszystkich innych komercyjnych kretynów czy stronników? Ha? Że się sprzedaliśmy, zanim zaczęliśmy nagrywać. Dokładnie, sprzedaliśmy się już od samego początku. Najpierw się sprzedaliśmy, później zaczęliśmy nagrywać. Kto jest najlepszy? High five! Cześć. Ja jestem Filip Stolarczuk. To jest... Maciek Bancerz. To jest Maciek Bancerz. Witamy was w programie Tego Nie Policzysz. Tego Nie Policzysz. To jest program Tego Nie Policzysz. I na pierwszy odcinek wybierzmy może jakiś temat, który przyciągnie nam widzów. No tak. To w ogóle chciałem coś zrobić, coś takiego, że... że pokazać, że my nie jesteśmy kolejnym takim programem jak Lekko... Lekko... Ani nie kryci, kryci, kryci ci. Jak to się nie widziałem. Dlatego musimy udowadnić, że prezenterzy wcale nie muszą nosić brody. Wyobrażasz sobie nas w ogóle w brodzie? Nie. No ja sobie też nas nie wyobrażam. Porozmawiajmy o czymś normalnym. No właśnie. A tu mówimy o tej masektomii? Masektomii? Aha, no tak, Angelina Jolie. Nie, to nie jest. Tam jest jeszcze jedno ty gdzieś. Mastektomia. Mastektomia, właśnie. A co to jest ta mastektomia? Usunięcie piersi. Nie, nie tylko. Można mieć mastektomię jajników. No, ona sobie planuje chyba usunąć jajniki. Nie? Tak. W wiadomościach mówili co innego, a Budelek? Ja się to dowiedziałem z statystyki. Brad Pitt, widziałem taki screen, jest Syzyfem dzisiejszych czasów. Syzyfem XXI wieku, bo... Nieustanna praca, ale z czym, z czym, z czym? Tak, no właśnie. Brakuje mi słowa po polsku. On po angielsku, on struggles, szuka, struggles. Tak właśnie, i nie może znaleźć idealnych piersi. On miał ileś tam właśnie tych dziewczyn, które albo nie miały piersi, albo miały takie obwisłe. Jedna, jak z nim zerwała, to sobie wtedy operację przeszła, a jak z nim była, to nie chciała. No jak z Angeliną w końcu się znalazł. Znalazł te piersi. Znalazł te piersi. Pierwsi. Ona najpierw popadła w anoreksję i... Angelina? No. Ona taka chuda była i właśnie sobie te piersi zniszczyła, a teraz sobie wycięła i wstawiła implanty, które nawet nie mają brodawek. Nie mają brodawek? To no. W ogóle? Z tego co słyszałem. To jest smutne, wiem. Może teraz o czymś po sobie powiedzmy. Ale jak można zasmucić tak ten temat? To jest masakra. Moje życie podwójnie straciło sens. Legło w gruzach. Jak ulubiona aktorka. Mam nową aktorkę, którą lubię. Lindsay Sterling. A nie, to nie. Nie, to nie jest aktorka. Scarlett Johansson. Ona jest aktorką. Ona jest Black Widow. Ona jest Black Widow, ona jest Agent Romanoff, Natasha Romanoff, Natalie Rushman. Znaczy ja ją oglądałem w Avengersach i w Iron Manie dwójce. N plus, niech na cyfrze, kurde, cyfrę widzę. NC plus. W ogóle to jest jakaś masakra, że oni się połączyli, zawsze ze sobą walczy i... Kasa. Ktoś na tym zarobił. No ktoś na tym zarobił, ale jedno co dobre, sport. Ciekawe czy da się obliczyć. A to drugie, to złe, to pieniądze. Tego też nie policzysz. Tego też nie policzysz, bo... Bo do ciebie sobie dzwonią i powiedzą, żebyś płacił więcej. No ale teraz jest tak porąbane, że... Na przykład leci cały czas na tym N-Sporcie HD, to samo co na Canal Plus Sport. I to jest masakra. Przyłączasz to samo. Tak? Leci, no. Ja tak nie miałem. Ja w ogóle dostałem N-Sport Premium, jakieś tam coś tam, N coś tam. Ale to mi się chyba już skończyło. Czy to do końca maja chyba dostałem? My nie reklamujemy, my oceniamy. Oceniamy, właśnie. Obiektywnie. No ale nie wiem, czy ode mnie. Obiektywnie, bardzo. Jej, nie podoba mi się to, co zrobili. Może pogadamy o maturze. Maturze. Ja z matury jestem zadowolony. Ale tego nie policzysz. Na przykład... Ja nie policzyłem trzech zadań. Na maturze nie policzył trzech zadań, bo to była biologia. Nie. W ogóle słyszałeś o tym, że w fizyce rozszerzonej, że coś tam błąd był, właśnie bo nie ma czarnych karów. Brązowych. Czarnych? Czarne. Były czarnych nie ma. Bo były mimo białe, brązowe i czarne. A czarnych nie ma. Ach. Może im się pomyliło z czynnymi dziurami, ale pewnie.
Ale chyba słyszałem, że nie. 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 Mama mi i właśnie tego policzy. Nie policzysz. To jest kolejny temat. Czarnych karów nie policzysz. Czarnych karów nie policzysz. Wyobrażacie sobie czarnego karła? To nie jest jakiś czarny karzeł. Pisze karzeł Murzyn. Czarny karzeł. Nie wiem, musicie sprawdzić, wujka Google zapytać. I jak policzycie, ile jest czarnych karów, to wyślijcie nam to na maila. To wtedy się jednak da to policzyć. Zobaczymy, może się nie da. Nie da się policzyć, bo na pewno jest ich tyle, że... Albo jest takich mało, że nie policzysz. Takich mało. Albo nie wiem... Jest jednego pół i wiesz, ten jest, albo jeden jest pierwiastkiem. Nie, jest ich 2 i 6 w okresie. Kojarzysz Fugle Dabary? Nie. Chyba nie. Musisz nadrobić kolekcję filmową przez wakacje maturalne. Z czym oglądać Hamilton Mander? Obejrzyj wszystkie filmy z tym. Z Johnem Głębokim. Depem. Na razie ogląda wszystkie z Robertem Downeyem Juniorem. Znaczy, o. Może nie wszystkie, ale w ciągu 5 ostatnich dni obejrzałem 5 filmów. Ty Iron Man 2 nie widziałeś wcześniej? 2 nie widziałem wcześniej. Obejrzałem na początku Sherlocka, Grę Cieni. Do obu? Czy jednego? Jednego, Grę Cieni. No. Avengersów obejrzałem. Zanim odejdą wody i Ironmana 2. A wszystkie filmy z nim są zarąbiste. Wiesz, że jubilat kiedyś, znaczy... Kiedyś się tak mówiło i według niektórych powinno się tak nadal mówić. Jubilat to jest ktoś, kto obchodzi urodziny, ale okrągłe. 30, 50 i tak dalej. A jak ktoś obchodzi 24, to jest solenizm. No tak, bo to jest od jubileusz. No właśnie, a jubileusz jest takich od okrągłych, tylko okrągli ludzie obchodzą jubileusz, bo mają kasy dużo i mogą żreć. Albo mają geny takie, nie bardzo. Nie. Wtedy też ju... To ten biegajcy. Biegajcy. Tego nie policzysz. Nie policzysz. Tego nie policzysz. My jesteśmy nieobliczalni, bo cały czas rośniemy. Tego po twojej prawej też nie policzysz. A w ogóle? To leży. Jak myślisz, jak ci ludzie się zmieścili w tym małym obiektywie? W książce Terry'ego Pratchetta, zaraz wam powiem tytuł. Ruchome obrazki. Kamera działa tak, że w środku jest demon, jak się kręci, to biczem się tego demona i wtedy on jest zmotywowany, znaczy no po prostu każe się mu rysować. I on rysuje obrazki szybko, pojedyncze klatki i masz film potem z tego. W ogóle to ogląda po angielsku teraz wszystko, chyba że w telewizji. How I Met Your Mother cały 8 sezon mam po angielsku. Mi się to ja ostatnie 5 odcinków po angielsku. Dałoby się napisy tam dograć, ale... Ale muszę ćwiczyć angielski. No tak, oczywiście. Przecież samo si nic nie daje. Mam 100% z motoru własnej z angielskiego. Też. To się będzie też. Miałem wczoraj. Dlatego pijałem z nim gami wczoraj. A w ogóle to jest zarąbiste, że zagraniczni ludzie, jak słyszą polskie piosenki, to śpiewają angielskie słowa. Na przykład Niemki wczoraj. Była piosenka, coś tam było na niebie, a oni whatever wszyscy śpiewali, tak whatever, whatever, i tak my na nie patrzymy, tak z pożałowaniem i tak. Do you know it is Polish? Never mind. No to ja tak nie mam. Jak na przykład, nie wiem, włoską piosenkę słucham. Domani, domani! Domani! Dobani takie trochę. Nie, to jest domani. Ale jak słyszysz Zupa Romana, to co myślisz? To jest piosenka Zupa Romana. Tego nie policzysz. Tego nie policzysz. Nie lubię pożegnań. W przyszłości następny odcinek, tego nie policzysz. No bo w ogóle powiemy im, żeby nam wysyłali zdjęcia i jakieś pomysły. Wysyłajcie nam wszystko. Wysyłajcie, filmiki też mogą być. Filmiki, zdjęcia, fanarty. 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 No tak wezmą nas w różowe serduszka, otoczą. I możecie nam powiedzieć, z czego nie możecie policzyć, my za was policzymy. Po Matwizie. Jesteśmy po Matwizie. Na maila tego nie policzysz, @gmail.com. Teraz sobie tam pójdź. Pójdź sobie stąd. I przyjdź z kanapką.